Jeżeli chcecie kupić tanie końce przez PST, serdecznie Was zapraszam do FIFA Shop. Jeżeli podacie hasło Kamyk, to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam. Siemanko, z tej strony Kamyk. Witam Was w drugim odcinku Web Upu i po prostu Ultimate Team. Drugi dzień wymieniania, zarabianie końców. To wszystko dzisiaj przed nami. Wimer to jest osoba, na której teraz najczęściej zarabiam, ale nie są to duże kwoty. Są to kwoty rzędu 200, a nieraz 300 monet, nawet 100 monet tylko, ale to jest zawsze jakiś profit. Tutaj macie nawet Cygo, którego kupiłem za 2400 końców. Zobaczcie, że zabierze mi końsy, nie da mi tego gracza, po czym znowu go kupię i znowu mi zabierze końsy. Na szczęście oddało mi po jakichś 20 minutach dopiero te końsy, ale oddało mi, także nie przyczepiam się tutaj do EA. Gdzieś tam coś się zawiesiło. Najważniejsze, że końsy były oddane. Jeszcze raz tutaj sprawdzam, to wszystko możecie zobaczyć teraz na ekranie. Pod poprzednim odcinkiem było ponad 3000 lajków. Do 5 nie udało wam się niestety. Możliwe, że nie lubicie tego, że seria nie jest na żywo, ale nie mogę tego nagrywać na żywo. Nie mogę webapu nagrywać na żywo, bo okazja się zdarza tak rzadko, że to nie ma sensu po prostu. Także musicie się z tym liczyć na początku. Możliwe, że później odcinki wlecą na żywo, ale z webapu będzie to komentowane. Będę wam mówił, jak to się wymieniam. I jak widzicie, sprzedajemy powoli graczy, szukamy dalej. No i mamy tego Lawetziego, którego kupiłem za 2400. Wystawiam za 2900. No i mam nadzieję, że będzie na nim profit. Następny gracz to był Jakub Błaszczykowski. 1000 końców, a następny najdroższy był za 2400, także ponad 1000 końców profitu, jeżeli poszedłby za tą najniższą cenę, za którą go wystawię, 2200. Myślałem nad 2300, ale chciałem zejść, żeby jak najszybciej on poszedł. Niestety nie udało go się na początku sprzedać. Tutaj kolejny raz Wimer. Widzicie, że kupuję go, licytuję za 600 monet. Widzicie, za 600, a wystawiam za 750 czy za 700, za 750. I oni idą, ci Wimery te, że tak powiem. Teraz na przykład jego cena skoczyła do 900 końców. Bym przytrzymał, bym miał trochę więcej. Ale cały czas staram się właśnie na nich zarabiać. To jest taki mój tegoroczny cel. Widzicie, Lawetzi się sprzedał za 2900, więc 500 końców profitu, right? I wszyscy ci złoci, którzy myślałem, że się sprzedają. Wimer za 850 poszedł, kolejny Wimer za 700, więc jest to spoko. A tutaj widzicie, za 5700 i 7900 dwie karty kupione. Nie są to końce od sponsora czy coś takiego, tylko jeżeli macie PlayStation 4 albo Xbox One, to wiecie, że możecie mieć parę kont. Ja właśnie z tych paru kont, gdzie miałem jakieś kwoty, zrzuciłem sobie na to główne. To o to chodzi. W tej serii nie mam tradować od zera bez niczego. To jest seria, gdzie będzie się działo wszystko. To jest po prostu Ultimate Team. I właśnie w ten sposób na Ultimate powinniście zarabiać. Jeżeli macie inne konto, które nie będziecie korzystać teraz przynajmniej, rzućcie sobie wszystko na jedno, żeby jak najwięcej zarabiać. Jak widzicie, szukam Krychowiaka. Patrzę na jego najniższą cenę. Patrzę, czy nie ma jakiejś właśnie okazji. Okazje w 59 minucie się zdarzają. Przed chwilą na przykład Rodrigueza chciałem, lewego obrońcę, trafić. No i nie udało się, bo nie było okazji. Ale te okazje naprawdę się trafiają. Także okazje plus znajdźcie sobie jednego gracza, tak jak ja Wimera. Widzicie, sprzedałem kolejne karty. Tutaj jeden Steven Gerrard poszedł taniej, drugi drożej. Kupiłem go za 2000, sprzedałem za 2800. Na Griezmannie straciłem ponad 2500 niestety. Kandreva zarobiono 900 końców pod koniec tamtego odcinka, pamiętacie co było. No i tutaj brązaki też sprzedałem, za których zapłaciłem po 400 końców, a sprzedałem po 500. Zawsze to jakiś profit. Tutaj nie udało mi się, ale po raz kolejny Wimer to profit. Teraz kupiłem Coutinho, którego do tej pory, kiedy nagrywam odcinek na następny dzień, nie mogę sprzedać. Także, no cóż, tak też bywa, taki też mój los. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli podobał Ci się, zostaw łapkę w górę. Mam nadzieję, że znowu uda nam się dobić do 3000 lajków. Jeżeli chcesz kolejny odcinek, to on powinien być gdzieś tutaj. Poprzedni odcinek. Kolejny będzie już jutro, z kolejnego dnia, z tego dzisiaj. Mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać i dzisiaj prawdopodobnie będzie live z tego. Także co na live'ie nagram, to będzie później na YouTubie. Także jeżeli chcecie zobaczyć to na żywo, wbijcie, zobaczcie. Będą metody tradowania, będę Wam podpowiadał na Wasze pytania na czacie. Także to było na tyle. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Na razie.